Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witaj Piotrze w okrągłym 20 odcinku, czyli 2/5 naszego projektu. Tak. I trochę wyjdzie nam odcinek specjalny. Tak się też ciekawie składa, że ten odcinek powinien się pojawić w okolicach Światowego Dnia Pszczół. Który to jest dzień dokładnie? To jest 20 maja. Ale również jest nietypowy pod względem miejscówki. Nietypowy pod względem miejscówki, po raz pierwszy aż tak w naturze. Aż tak w takiej pozycji. I znowu jeszcze z Muszyny. Ale... Nie widzicie tego, ale później może odwrócimy wam kamerę z widokiem na zamek. Najmłodszy zamek w Polsce, jak mi powiedział kasztelan tego zamku. Zamek w Polsce, ale zamek jest za drzewami i pewnie stąd nie będzie go widać, ale ja tak czy inaczej zdjęcie zamieszczę. Okej. Okay. Temat będzie też dosyć ciekawy, bo to Jakub wpadł na ten pomysł, że dużośmy na ten temat rozmawiali. Tak, mieliśmy parę wewnętrznych dyskusji, gdzie nasze opinie się różniły, a czasami były bardziej zgodne i zaczęliśmy się powoływać na różne dobre zwyczaje, aż przyszły nam do głowy bardziej skodyfikowane, czyli w postaci kodeksu dobrych praktyk pszczelarskich. Przypomniałem sobie, że znam ich co najmniej kilka, a jakoś nie kojarzę, żeby one były bardzo popularne w naszym świadku pszczelarskim, przynajmniej w Polsce. Nie są, chociaż wiele osób, wiele pszczelarzy i wiele osób związanych z pszczelarstwem postuluje bardzo mocne ich wprowadzenie już od wielu lat. Znaczy wprowadzenie w jakim charakterze? W charakterze dokumentu, jednolitego dokumentu. Czyli tak naprawdę stworzenie nowego kodeksu, tylko tym razem oddolnego, można powiedzieć ludowego. A całym sercem popieram taki pomysł. Natomiast przypuszczam, że nie będzie on się znacznie różnił od tych, dlatego że to, co mogę powiedzieć już na samym początku, niejako trochę zdradzić, że wszystkie te kodeksy w dużej części się uzupełniają wzajemnie. Zresztą jedne inspirują się drugimi. Wybraliśmy kodeksy poza jednym w sumie międzynarodowych organizacji, czyli Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. FAO, czyli Organizacji do spraw wyżywienia, tak. Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak jest. I BIDENET. Najnowszy, można powiedzieć. To jest kodeks. Najnowszy kodeks. Powstały w 2020 roku. To jest z kolei kodeks, można powiedzieć, organizacji związanej z Unią Europejską. To wam jeszcze powiemy. Narodowa strategia ochrony owadów zapylających. Od której zaczniemy. I to jest kodeks, pod którym się ty, Piotrze, podpisałeś, więc jako jeden z sygnatariuszy proszę opowiedz jego historię. Haha, historia jest bardzo krótka. Inicjatywa wyszła od strony Greenpeace'u, a pojawiła się z powodu tego, że Ministerstwo Rolnictwa, pod którego podlegamy, zostało nawiedzone przez NIK i NIK zbadał sposób wsparcia pszczelarzy. Który to był rok? To był albo 16, albo 17, 2016-17 i wytknął między innymi ministerstwu, że pracuje bez strategii, że wsparcie pszczelarzy nie ma podstawy w jakiejś strategii rozwoju branży. Ponieważ widzieliśmy, że chyba się nic nie dzieje, to stąd wyszła inicjatywa stworzenia tej narodowej strategii ochrony owadów zapylających. Czyli strategia wyszła od pszczelarzy. Czy od Greenpeace'u? Wiesz co, jednak Greenpeace był takim impulsem. Okay. Oczywiście wszystkie organizacje pszczelarskie natychmiast złapały temat i z tego co wiem nie było też żadnego problemu ze znalezieniem naukowców, którzy nad tym popracują, bo oni włożyli tu największą robotę.
No tylko, że ta narodowa strategia nie dotyczy tylko pszczoły miodnej. Właściwie pszczoła miodna jest jednym z elementów i to wcale nie największym, tylko dotyczy ogólnie owadów zapalających, więc czy to znaczy, że pomysł dotyczył najpierw pszczelarstwa i on się rozrósł, czy po prostu z wami się skontaktowano jako z grupą osób opiekujących się czy hodujących owady zapalające? No właśnie tak to mniej więcej wyglądało, że jeśli Ministerstwo Rolnictwa pracuje bez strategii w zakresie pszczelarstwa, to znaczy, że tej strategii w zakresie owadów zapylających też nie ma. Pszczelarze nie są na tyle zaszufladkowani, żeby poza swoją branżę nie wyjść i nie dostrzec roli owadów zapylających, więc tutaj była taka synergia po prostu. Tym bardziej, jak wyjdzie z naszego omówienia, Można powiedzieć, że dobrostan owadów hodowlanych jest sprzężony z dobrostanem owadów zapylających dzikich, więc to jest naturalne. Oczywiście, a ja tylko jeszcze radę naukową tej strategii wymienię, bo to są ludzie, którzy włożyli największy wkład w jej budowanie. Tak jest. I to tak jak jest w dokumencie, pani profesor Bożena Denisow, pani doktor Anna Gajda, pan doktor Tomasz Kilianek, pani doktor Paulina Kramarz, pani doktor Hajnal Kaszen-Dziordzi i pan doktor habilitowany, profesor już chyba obecnie, Marcin Zych. Oczywiście od tego czasu tytuły naukowe prawdopodobnie się zmieniły niektórych osób. Tak, z tego co kojarzę, Marcin Zych jest już profesorem zwyczajnym, osobiście znam, dlatego że nagrałem z nim dwa odcinki, jakbyście mieli ochotę je posłuchać, to zapraszam. Też na ten temat, czyli ochrona zapylaczy i ewolucja zapylania kwiatów. No dobrze, to przejdźmy może do samej strategii. Oczywiście, jak wszystkie te kodeksy, szczególnie kodeks Organizacji Narodów Zjednoczonych, który liczy niecałe 200 stron, nie będziemy omawiali w całości. Wybraliśmy dla Was najciekawsze punkty, no i raczej skupialiśmy się na tych pszczelarskich zagadnieniach, więc tutaj podobnie. Tak. Z tym, że oczywiście warto powiedzieć, że ta Narodowa Strategia mówi o tym, po co nam są zapylacze, że 75% wszystkich roślin w ekosystemach lądowych, że 1/3 globalnej wartości produkcji rolnej i tak dalej. Macie to na zdjęciu. Wszystkie kodeksy, które omawiamy, są w otwartym źródle i podlinkujemy po prostu w opisie i sami będziecie mogli sobie wejść i doczytać w całości. Tak jest. Macie ten też na zdjęciu, jakie zwierzęta zapylają kwiaty naszych roślin. No i tu są wymienione pszczoły, inne błonkówki, motyle, bzygi, inne muchówki i chrząszcze. Takie skrótowe omówienie. I teraz jakie są główne, najpierw powiem do takich ogólnych może zalecenia. A w ogóle może powiedzmy, bo mieliśmy trochę od tego zacząć, jak zdefiniować kodeks? No właśnie na podstawie tej Narodowej Strategii Owadów Zapylających jest tam podana definicja, więc to mi ułatwiło. Mianowicie, kodeks dobrych praktyk nie zawiera norm wiążących, lecz tak zwane normy miękkie, których zadaniem jest zbudowanie świadomości, odpowiedzialności i właściwych postaw. Może jakimś innym językiem mógłbyś to przetłumaczyć? To jest coś, co należy przeczytać, być świadomym tych zasad, które w kodeksie są przedstawiane. Za nieprzestrzeganie kodeksu nie grożą nam żadne sankcje, ale jeśli będziemy go przestrzegać, to przysłużymy się intencji powstania tego kodeksu. Czyli jeszcze krócej, nie ma kary za nieprzestrzeganie, nie ma kary, przynajmniej sankcji prawnej, czyli nakazowej, zakazowej, natomiast warto ich przestrzegać i za nieprzestrzeganie, ale wydaje mi się, że za notoryczne, świadome nieprzestrzeganie może iść ostracyzm społeczny, na przykład jakiejś organizacji. To też, ale kodeksy zawierają też czasami elementy, które są pewnym obowiązkiem. Kwestia rejestracji zdrowia pasiek, to co podlega pod tematykę kodeksu, postulują po prostu na przykład wprowadzenie nowych praw.
O ile one nie są wprowadzone, bo właśnie niektóre już są wprowadzone, więc tutaj kodeks wchodzi troszkę w to samo pole. No i teraz jakie są ogólnie główne zalecenia, jak powinno się chronić owady zapylające w Polsce? No przede wszystkim najważniejsze siedliska. Powinno się dbać o siedliska rozrodu, życia, gniazdowania i pożytków, czyli po prostu pokarm. Tak jest. Zmiana metod gospodarowania. Chodzi tutaj głównie o rolnictwo i dywersyfikację upraw. Z tego co wiem, to w Nowym Zielonym Ładzie właśnie takie rzeczy miały być wprowadzone. No miały być wprowadzone. Nie wiem jak oczywiście teraz po tych zmianach, ale podejrzewam, że, no że w dużej części, mam nadzieję, nadal będzie w tym kierunku to szło. Tak, no ograniczenie ilości stosowanych pestycydów, to wprost było postulowane. Tak, tak, tak. W Zielonym Ładzie. Natomiast tutaj chodziło mi o tą dywersyfikację upraw, czyli że po pierwsze, że płodozmian na przykład, że zmniejszenie monokultur, w tym sensie, że na jednym obszarze na przykład posadzone trzy różne rośliny, tym mogą być na przykład dwie, prawda, pyłko lub nektarodajne. Tak jest. Zamiast jednej wielkiej. Minimalizowanie konkurencji z zapylaczami hodowlanymi. No to jest postulat zwłaszcza z punktu widzenia dzikich zapylaczy. Nie więcej niż 3 rodziny pszczele na kilometr kwadratowy. Zwraca się uwagę, aby nie ustawiać pasiek na terenach chronionych. No proszę, nawet powiem ci, że nie pamiętam tego punktu. A ty go wynotowałeś. Tak, bo dlatego, że jestem zwolennikiem, powoli zaczynam być de wzrostów pszczelarstwie. To dlatego. Nie, no po prostu każdy się koncentruje na czymś, co go zwłaszcza interesuje. No jest to normalne, prawda? Kontrola zdrowia, a przede wszystkim transmisji patogenów, na przykład pomiędzy hodowlanymi zapylaczami, czyli u nas głównie pszczołami miodnymi, ale nie tylko, bo i czmielami, ale także z organizmów hodowlanych utrzymywanych w chowie na dzikie. Co może nastąpić w przypadku przepszczelenia, gdzie nadmiar populacyjny powoduje bardzo łatwe rozprzestrzenianie tak, się chorób. Czyli, czyli z tego, co się orientuję z kodeksów, na terenie całej Polski. Nakaz rejestracji pasiek. O, i właśnie mamy tutaj ten punkt, o którym trochę wspomnieliśmy, że jest postulat tak jest. W tym momencie nie wprowadzenia, zdaje się, nowego prawa, tylko jego umocnienia, czy jego po prostu radykalnego przestrzegania. Tak? Tak, to co było dawniej, co było w momencie powstawania kodeksu, tak naprawdę nie było możliwości ani weryfikacji, ani zmiany, modyfikacji tych zapisów, więc raz wpisana pasieka tam sobie w rejestrze była, a chodzi o to, żeby corocznie jednak była aktualizowana. Nakaz badań rodzin pszczeli w pasiekach produkujących pszczoły, czyli zapewne chodzi o pasieki produkujące po prostu połowę pszczół, czyli głównie odkłady i matki pszczele. Czyli nakaz regularnych badań. Tak jest, to było i jest. Swego czasu nabrało bardzo trudnego w przestrzeganiu zakresu, ponieważ te pszczoły musiały być przebadane na wszystkie 5 gatunków wirusów, więc mieliśmy, znaczy pszczelarze, którzy byli producentami, mieli spore problemy z tym. Aha, no tak, ale jeżeli... Ale pasieki powinny być oczywiście pod kontrolą. Że pszczelarz, który no, produkuje po głowie pszczół, wprowadza nowe pszczoły do środowiska, no... ma inną trochę funkcję niż pszczelarz, który po prostu prowadzi gospodarkę pasieczną. Tak, oczywiście, tak. Że tak. No i tutaj bardzo ciekawy punkt, jeden z najbardziej interesujących i przypuszczam, że go rozwiniemy. Wprowadzenie instytucji inspektora pszczelarstwa na wzór w Skandynawii. Na przykład w Skandynawii. Aczkolwiek, o ile wiem, one również funkcjonują w Wielkiej Brytanii. I o to próbowaliśmy się dobijać przez lata, żeby w Polsce można to było wprowadzić. Próbowaliśmy i poprzez Ministerstwo Rolnictwa, pod które podlegamy, i poprzez służby weterynaryjne uruchomić instytucję właśnie rzeczoznawcy pszczelarza. Nie udało nam się to
pomimo tego, że nawet zrobiliśmy kurs dla pszczelarzy, kurs, który w swoim zakresie miał właśnie takie działania rozpoznawania i pomocy w leczeniu. Zanim dojdziemy na ile te postulaty zostały wprowadzone, o czym już trochę wspomniałeś, czy jeszcze chciałbyś coś dodać odnośnie tego kodeksu? Tak, bo kodeks na końcu zawiera takie wezwanie do działania. Co możemy tak naprawdę zrobić i co może zrobić państwo, czyli wprowadzenie prawnej ochrony owadów zapylających, włączenie działań na rzecz ochrony zapylaczy do polityki rolnej. Nie będę tego wszystkiego czytał, ale jest też zakres dla samorządów, co samorządy mogą lokalnie robić, co mogą robić organizacje pozarządowe, tutaj działania na przykład edukacyjne, co mogą robić rolnicy w tym zakresie, także organizacje i stowarzyszenia branżowe, czyli rolnicze i pszczelarskie, co mogą robić przedsiębiorcy, też w zakresie ochrony owadów zapylających, instytucje badawcze i szkoły wyższe, czyli nauka, oraz co może robić społeczeństwo. I to może wrócę jeszcze do szczegółów, bo mogą tworzyć przestrzenie przyjazne zapylaczom, czyli ogrody, nie używać pestycydów, stosować, wybierać produkty i usługi przyjazne zapylaczom, ograniczać indywidualny ślad węglowy, a także wymagać produktów pszczelich najlepszej jakości. No bardzo i teraz... ładna formuła. Tak, i ponieważ jest to wezwanie do działania, pierwsza wersja tego konkretnie kodeksu powstała w 2018 roku, druga, którą teraz omawiamy, w 2020, a więc od pierwszej wersji minęło 6 lat. I chciałem się ciebie zapytać, jaki procent twoim zdaniem tych postulatów, tego wezwania do działania wszedł realnie do praktyki? Gdybym miał określać to w procentach, to powiedziałbym, że około 10, ale nie jako postulaty tego kodeksu, tylko wynikające z zupełnie innych pobudek i z zupełnie innych rzeczy. Sytuacja odrobinkę się zmieniła na plus od tego czasu, ale ministerstwo nasze nadal pracuje bez strategii. Aha, czyli nie zainspirowało się w tym twoim zdaniem i nie wdrożyło tego? Tego nie wdrożyło, nie przyjęło własnej strategii, bo tak naprawdę to chyba powinno albo tę strategię przyjąć jako swoją, albo wygenerować własny dokument, który byłby publiczny i który wiadomo... Poprzedzony konsultacjami. Oczywiście, że poprzedzony konsultacjami. Ale ponieważ jest sporo takich spraw do rozwiązania i rzeczywiście nie udało nam się wzruszyć posad ministerstwa, to może, no może teraz coś się da zrobić. Może wzruszymy... To powiem trochę w języku hodowlanym, po głowie obywateli, czyli ruszymy właśnie do dołu, prawda, społeczeństwa, bo trochę, dlaczego, właśnie to jest dobry powód, dlaczego to omawiamy, bo trochę te wszystkie kodeksy, moim zdaniem, trochę gdzieś są obecnie pochowane w archiwach internetu. Owszem, one są tam dostępne, ale no, kto wie, może pewien taki, może... Jakby powstał całkowicie oddolny pszczelarski kodeks, to może on powinien wisieć w każdym kole pszczelarskim na przykład. Na przykład tak. Albo chociaż jego wyjątki, takie, które łatwo sobie przyswoić po przeczytaniu dwóch albo trzech zdań dotyczących jakiejś konkretnej praktyki. Z tym, że no ja patrzę szerzej. Niektóre rzeczy, te zadania, które dotyczą państwa i samorządów przede wszystkim, no powinny być jednak pokierowane odgórnie, także... Oczywiście. Także natomiast, tu takie wezwanie do obecnego ministerstwa, żeby zajęło się tą tematyką. Tak, ale nacisk obywateli na polityków może no też właśnie przyczynić się do skuteczności. No właśnie. No nic, chyba przechodzimy do drugiego. Siadaj Piotrze, teraz rozmawiamy
bo najdłuższy kodeks, który liczy, o ile pamiętam, ponad 180 stron. Jest też w otwartym dostępie PDF. 270 stron. A, widzisz, więc sobie zobaczcie. Jest to kodeks organizacji rolnictwa i wyżywienia przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego początki sięgają lat 70. Oczywiście co kilka lat jest uaktualniany. Ten, który omawiamy, pochodzi z 2022 roku. I też zacznę od definicji. Dlatego, że prawie na samym początku to, co mi się bardzo podoba i to, co lubię, definiują pojęcia i definiują pszczelarstwo. Pszczelarstwo to praktyczne zarządzanie gatunkami społecznymi pszczół w celu produkcji żywności i rolnictwa. Warto tutaj podkreślić, że ten kodeks dotyczy oczywiście całego świata, więc nie tylko pszczoła miodna jest gatunkiem hodowlanym, społecznym, ale również melipony, o których już mówiliśmy chyba dwa razy. Tak, oni tu piszą o wszystkich pszczołach bezżądłowych. Zresztą oni chyba nazywają meliponami wszystkie pszczoły bezżądłowe, to, także w te australijskie, azjatyckie i afrykańskie. Bo to są też melipony. Tak, formalnie chyba się powinno wyróżnić też trygony. Melipony i trygony. No tak, ale tam jeszcze tych gatunków troszkę jest. No możemy zostać przy meliponach, bo to jest takie dobre uproszczenie. Albo przy pszczołach bezżądłowych. Jest taki chyba nadrodzina, do której nie pamiętam teraz tak konkretnie jaki takson, ale jest taki takson nawet zootechniczny, więc spokojnie można... Takson meliponów oczywiście, że jest. Nie, ale pszczół bezżądłowych, w sensie... do których te wszystkie należą, więc to jest, one mają swoją ścieżkę ewolucyjną. No w każdym razie, jaka jest funkcja? Pszczelarstwa przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego, oprócz tych swoich głównych celów, i ograniczenia ubóstwa wzrostu gospodarczego. Ja tu powiem jeszcze, że ten kodeks jest tak wielki, ponieważ zajmuje się rzeczywiście wszystkimi krajami praktycznie porówno, a właściwie wszystkimi obszarami geograficznymi. I tak jak opowiada o pszczołach bezżądłowych również na całym świecie, tak też opowiada o sposobach gospodarowania. Znajdziecie tu tradycyjne ule afrykańskie, tradycyjne ule europejskie, ale też znajdziecie ule na paletach po kilkanaście sztuk przewożone wózkiem widłowym w Ameryce, więc wszystkie sposoby gospodarowania i każde postępowanie tak naprawdę też z produktami pszczelimi jest w jakiś sposób opisane w tym kodeksie i tak jak ja zauważyłem, to te zalecenia kodeksowe są tu troszkę pokazane na przykładach tego, jak to się robi po prostu. Ale parę ciekawych rzeczy sobie wynotowałem, można wyciągnąć. Korzystaj wyłącznie z lokalnych gatunków lub podgatunków. Tak jest. Tutaj cytuję. Nigdy nie wprowadzaj pszczół z innego regionu. Aby utrzymać taką sztucznie wprowadzoną populację, należy robić w sposób ciągły, co nie jest zrównoważone. Bo być może powiem, że celem tego kodeksu i właściwie wszystkich, które omówimy, jest de facto pszczelarstwo zrównoważone ze środowiskiem. To jest taki złoty środek, taka można powiedzieć dominująca idea. No bo z punktu widzenia jakiegoś nadrzędnego, to nawet trudno sobie wyobrazić, że ten cel mógłby być inny. W takim świecie, jakim żyjemy, to tak, bo przypuszczam, że w XIX, XVIII wieku mógłby być inny. Nie, to wtedy na produktywności mogłoby nam tylko zależeć, na niczym więcej. No cóż, i teraz, wydaje mi się, że ten postulat nie jest w Polsce realizowany. Nie jest realizowany. Można oczywiście teraz wejść w dyskusję, co jest lokalnym podgatunkiem, bo tak gdyby iść ideą podgatunków, które występowały naturalnie, które są rodzime dla terenów Polski, no to w większości obszarów występowało Apis mellifera mellifera, tak zwana pszczoła środkowoeuropejska, i tylko na niewielkim obszarze pszczoła kraińska, Apis mellifera carnica, i pewna jej mieszanka, przynajmniej za taką się chyba uznaje pszczołę dobrą. I to by było właściwie tyle. Z jej różnymi ekotypami. Natomiast niewątpliwie wprowadziliśmy my jako pszczelarze w przeszłości Apis carnicae na
cały teren Polski. Dodatkowo sprowadziliśmy Kaukaskę i w ostatniej... I Ligustikę. Tak, no to jest najnowsze. Tak. Najnowsze wprowadzenie. No więc można się zastanowić, do kiedy coś nazywamy lokalnym gatunkiem i od kiedy przestajemy nazywać. To może pozostawimy do Ale dyskusji. To możemy pozostawić zupełnie, natomiast warto przyłączyć się do apeli właściwie, które są konsensusem środowiska, żeby zrezygnować z importu prywatnego i nie sprowadzać matek, które nie w naszym terenie zostały wyhodowane. Oni pokazują też w tym kodeksie, wręcz powołują się na badania oczywiście i wykresy, że w takich samych warunkach środowiskowych lokalne populacje, lokalne podgatunki, nawet jeżeli były poddane stresowi, na przykład farmakologicznemu i pestycydów, to zawsze o te kilka dni dłużej przeżywały. Po prostu mają większą odporność na choroby. Mhm. No więc wydaje... Dość naturalną rzeczą jest, że polecają po prostu te. I teraz dość dużo poświęcili tutaj rejonom rozwijającym się, jak na przykład Afryce. I wydaje mi się, że ten punkt jest dość bardzo ważny. Pamiętam, jak kiedyś spotkałem w Bee Culture na ten temat artykuł. Nie wszędzie system Langstock się sprawdzi. Należy stosować lokalne, sprawdzone systemy, w tym ule oczywiście, w tym ule pierwotne, w tym również nawet z gliny i wiszące na drzewach. Szczególnie biedni rolnicy są powszechnie zachęcani do komercjalizacji swoich systemów zarządzania przelasem w celu zwiększenia dochodu. Natomiast nie zawsze to się kończy dobrze. Ha. Czasami bywa tak, że są zachęcani pod wpływem jakichś na przykład dotacji i później ta dotacja się kończy po tych kilku latach i oni właściwie zostają z tym sprzętem, który nie mają pieniędzy, żeby go kupić ponownie, on się zużywa i de facto wracają do swoich tradycyjnych mm-hmm. praktyk. Po prostu, no, wiesz to, nawet jeżeli, wydaje mi się, że to jest trochę taka perspektywa, że z naszej zachodniej strony wydaje nam się, że jesteśmy na jeszcze taka trochę kolonialna na jakimś wyższym poziomie. Natomiast jeżeli oni dla siebie nawet z tych bardziej prostszych uli produkują wystarczający dla siebie produkty pszczele, a nawet przecież mają nadprodukcję, bo eksportują na przykład do Unii Europejskiej. Ale my to trochę wiemy, że to nie jest tak, że my wiemy najlepiej, bo na szerokość ramki wielkopolskiej mamy cztery różne rodzaje uli. Cztery? Jeszcze więcej. Albo jeszcze więcej i podobnie jest z Langstrotem i wszystkimi innymi formami, więc eksperymentujemy tu sobie sporo. Znaczy chodzi mi, głównie chyba chodzi o to, że w wielu regionach nadal popularna jest dzika zabudowa, na przykład. Mhm. Jeżeli im się dobrze w tym gospodaruje, jeżeli oczywiście pszczoły są, dobrze współpracują w sposób zrównoważony z pszczołami. Oczywiście, że tak. No, kolejny punkt, może zechcesz skomentować. Zrozum lokalny rynek. Najpierw, a dopiero później inwestuj i w sprzęt, i w pszczoły. No a jak żeby inaczej? To znaczy, wiesz, jeszcze pytanie, co rozumiemy przez lokalny rynek, bo ja próbuję patrzeć przez pryzmat pszczelarza maleńkiego, średniego i też dużego zawodowego, dla którego lokalnym rynkiem będzie możliwość hurtowego zbycia miodu dla potrzeb pośrednika, tak? To nadal jest lokalny rynek. Oczywiście, chodziło mi bardziej o możliwości. Żeby na przykład, mhm. wydaje mi się, że to może chodzić o to, żeby nie stawiać na przykład w danym miejscu takiej ilości uli i sprzętu, w której później nie da rady się obsłużyć. Na pewno. Gdzie będzie za duża ilość rodzin. Wydaje mi się, że chodzi również o lokalny rynek pożytków, gdzie będzie na przykład za mała ilość pożytków do potrzeb tej ilości rodzin, że na przykład wybierzesz. Chodzi o to, może w Polsce to jest trochę specyficzne, bo mamy dużo standardów. Wydaje mi się, że też chodzi o ład, o dominujący standard w danej społeczności, systemu. To też. No i też liczba rodzin w przeliczeniu na możliwości obsługowe. Trzeba po prostu swoje możliwości brać pod uwagę i nie przesadzać, bo
No bo to też się dobrze nie kończy, kiedy mamy rodziny niedopilnowane. Może się skończyć również niesprzedanym miodem i narzekaniem na przykład. Też oczywiście, że tak. O ile będziemy mieli go nadmiar, albo częściej niedopilnowane rodziny, które nam miodu nie przyniosą, tylko no, za silą. Wydaje mi się, że tu jest taki postulat racjonalny, żeby najpierw przemyśleć swoje działanie. Że, czy chcemy być na przykład jest. Hobbystą, czy chcemy ewoluować w kierunku zawodowca. Działać raczej ewolucyjnie. Tak jest. Tak to widzę. Zanim zdecydujesz, no właśnie, to jest jakby kontynuacja, zanim zdecydujesz się na ul ramowy, rozpoznaj swój kontekst geograficzny, tradycje ludzi, w której żyjesz. Oczywiście... No to byłbym przywiązany jednak do własnych doświadczeń, do doświadczeń mentora, z którym zaczynamy pracę przy ulach. I może niekoniecznie lokalne środowisko, ile takie przeświadczenie, że taka forma ula dla mnie jest najlepsza. W przypadku wprowadzania obcych pszczół do środowiska, to mam na myśli oczywiście obcych gatunków, ale to Polski nie dotyczy, ale także podgatunków i zwiększania na danym terenie liczby rodzin pszczeli powinna być obowiązkowa ewaluacja w zakresie monitorowania degradacji środowiska. No na pewno, o ile w ogóle nie uda nam się doprowadzić do tego, żeby tych obcych gatunków nie wprowadzać do środowiska, bo to by było optymalne. Wydaje mi się, że to jest postulat tego typu. Jeżeli chcemy wprowadzić ligustykę na przykład, to najpierw robimy ewaluację, czyli zinstytucjonalizowaną systemową ocenę, czy na pewno będzie to korzystne, czy na pewno zalety przekroczą w sposób zdecydowany wady. Wiesz co, no ja to na to tak patrzę, ligustykę już mamy i tu się trochę mleko wylało. Pytanie, czy ktoś wpadnie na pomysł, właśnie, czy ktoś wpadnie na pomysł pszczołę iberyjską albo jakąś inną i wtedy czy będziemy się zastanawiać, znaczy już jak ona wpłynie. Z tego, co się orientuję. ale powiedzmy, że chciałby zarejestrować w księgach hodowlanych taką pszczołę, to nie wiem, czy my się tu będziemy zastanawiać nad tym, jak ona wpłynie na środowisko. Może lepiej, żebyśmy bez zastanowienia nawet już więcej raz nie wprowadzali. No dobrze, ale to w takim razie już się nad tym zastanowiłeś. Skoro wiesz, że nie warto wprowadzać, to znaczy, że spełniłeś ten postulat. Taki jest mój skromny punkt widzenia. Okay. Przypuszczam, że... Znaczy nie, no zgadzam się z tobą tutaj w tym wypadku. Naturalne obszary z rodziną zaleca się, aby sadzić i gospodarować na naturalnych obszarach szczególnie z rodzimą roślinnością. Przy okazji zaleca się promowanie niejednorodności krajobrazu. No, oczywiście. Poprawa zdrowia i dobrostanu pszczół miodnych wymaga wspólnego wysiłku. Niby takie trywialne, ale... Tak. Nasi sąsiedzi Czesi mają z tym lepsze doświadczenia na razie niż my. Czyli chodzi o to, że potrzeba zjednoczenia, czy to w jakichś stowarzyszeniach, czy w jakichś w grupach nieformalnych jednak. Robienie pewnych zabiegów w tym samym czasie. Na przykład. Albo trzymania na danym terenie jednej populacji pszczół, jak choćby w dobrej. Albo w każdym tak, razie, no postulat jest taki, co już chyba nieraz wspominaliśmy, że ponieważ pszczoły miodne są tak specyficznym zwierzęciem hodowlanym, które jednak jest częściowo nadal wolnym, bo wylatuje, miesza się z dzikimi populacjami, wpływa na inne dzikie populacje, egzystuje w środowisku całkowicie dzikim, no że i przede wszystkim pszczoły z jednego ula natychmiast wpływają na pszczoły w pasiece sąsiada. Oczywiście. Po prostu nie da się w sposób egoistyczny rozwiązywać problemów pszczelarstwa. No, chyba żadnych problemów w sposób egoistyczny nie da się rozwiązywać. Troszkę truizm, wybacz. No. Czy to... Jeżeli chcemy rozwiązać problemy społeczności, to musimy myśleć właśnie społecznie, a nie egoistycznie. Zaleca się wprowadzenie systemu nagród dla pszczelarzy przestrzegających zasad pszczelarstwa o niskim wpływie na środowisko. Bardzo fajny pomysł, podoba mi się. Nierealizowany na pewno, a...
Warto by było, aby podoba mi się. No, ja, mi też się podoba. Promocja rodzimych podgatunków. Tak. No, to jest dobry postulat. Teraz pytanie, czy on jest robiony w Polsce. Ja uważam, że na poziomie jakiejś informacji jest robiony, natomiast realnie moim zdaniem słabo się to przekłada. Taka jest moja ocena. Tak, i to też pokazują doświadczenia i o tym też mówią osoby, które się tym zajmują, że nie wszystko się udaje, ale... No ale nadal trzeba pracować, żeby te lokalne gatunki zachować i... Programy hodowlane powinny podlegać ciągłej ocenie. No chyba podlegają. Tu bym to traktował jako... Nie używać nielegalnych i niezarejestrowanych leków. Tak jest, zgadzam się w 100%. Prowadzić systemową dezynfekcję uli i narzędzi... Zgadzam się w 100%. Gdzieś widziałem w jednym z kodeksów, nie pamiętam w którym, i albo to było w tym od FAO, albo Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, zalecenie dotyczące dezynfekcji sprzętu i uli poprzez zanurzenie ich w parafinie doprowadzonej do 160 stopni Celsjusza. Pomysł, którego wcześniej nie widziałem, a wydaje mi się też fajny. Mhm. Jak rozumiem, to no, oczywiście przy zachowaniu pewnych zasad bezpieczeństwa. No oczywiście, tak? To zawsze. Podobnie jak kapiący, jak z ługiem. Gdzie... No tak, a rozgrzany tłuszcz może spowodować... Tak, a rozgrzany do 160 stopni tłuszcz, jasne. I, jak rozumiem, ale to dla każdego materiału ula, czy tylko dla drewna? Myślę, że dla każdego. Aha. Myślę, że dla każdego, no bo to jest temperatura, która nam zgnilca niszczy. I sądzę, że tu jest ten punkt, z którego wyszli autorzy zalecenia. Główna aktualnie problematyczna choroba na świecie poza zgnilcem pszczelim, czyli waroza. Najbardziej optymalna i najlepsza według autorów tego kodeksu metodą zwalczania warozy jest połączenie leczenia farmakologicznego i biotechnicznego, czyli tak zwany zintegrowany system zarządzania warozą. Na pewno tak, dopóki nie doprowadzimy do pszczół odpornych na warozę. Na pewno tak. Wszelkie badania, które mają opierać się na danych zebranych od pszczelarzy, wymagają tak zwanego big data, czyli do zbierania masowej ilości danych od pszczelarzy. Powinno być to robione jak najbardziej, tak, ale z poszanowaniem prywatności użytkowników. I poświęcili nawet temu parę ładnych kilka stron, co mi się spodobało. Zgadza się. Tak, tak. Poszanowanie prywatności absolutnie, zwłaszcza, że już teraz i u nas o tym troszkę się mówi, znaczy troszkę, no weszło RODO i to poszanowanie prywatności powinno obowiązywać. Ale pamiętaj, że nie mówimy tutaj o całym, że to są postulaty dla całego świata. No tak, tak. Tu są, oczywiście, to są postulaty dla całego świata. Są kraje nadal, w których może być to problematyczne. Jasne. Natomiast tu jeszcze są takie postulaty jasnego i dobrze określonego obrotu produktami pszczelimi, gdzie tak zwane traceability, czyli możliwość udokumentowania pochodzenia produktów pszczelich od odwirowania miodu aż do słoika w sklepie, jest możliwość prześledzenia jego historii. Aha. To też jest ciekawy bardzo postulat. Taka informacja mogłaby być na etykiecie na przykład. Tak jest, który powoli zaczyna być wprowadzany właśnie no u nas niestety z pewnymi oporami, ale też liczymy na Unię, której pomysł na znakowanie powołujące się na kraje pochodzenia bardzo mi się podoba. Zróżnicowanie różnego rodzaju zapylaczy, w tym dzikich zapylaczy, w wielu przypadkach jest bardziej skuteczne w zapylaniu, również pod względem produktywności, tutaj mam na myśli oczywiście owoce, w odróżnieniu od zarządzania na danym terenie tylko jednym gatunkiem lub poleganiu tylko na jednym gatunku
tylko na jednym gatunku. Zwiększa to znacznie odporność na kryzysy, które wiążą się ze stratami. No chyba też się trudno nie zgodzić. No, myślę, że to też rozsądny postulat. Nie wszędzie nadaje się w ogóle do wprowadzenia. Na już istniejących monokulturach nie zrobimy nagle w żaden sposób dywersyfikacji bioróżnorodności i tak dalej. W obliczu kryzysu niewystarczającego zapylania producenci często rekompensują to, po prostu zwiększają ilość rodzin na danym terenie. Jednak skutek jakości zapylania może być odwrotny. Ja myślę, że już to wiemy. Także omawiam po prostu kodeks. Tak, także w kwestii właśnie produktywności. Musimy patrzeć na otaczające nas środowisko. Tak, nie zwiększymy ilości miodu, dostawiając ule na tym samym terenie. Tak, ale tutaj chodzi konkretnie o zapylanie. Tak. Musimy brać pod uwagę całe środowisko, ponieważ wystawiamy ule na środowisko, a nie trzymamy je w sposób odizolowany. No, konkretnie autorzy mają na myśli inne po prostu owady zapylające. Mhm. Współczesna praktyka pszczelarska często ignoruje te problemy, przynajmniej według nich, i skupia się tylko na liczbie uli, zakładając błędnie, że większa liczba zapylaczy masowo hodowanych prowadzi do lepszego zapylenia. No, czy właściwie podsumowałem to, co ty powiedziałeś? Tak, po pierwsze to jest, tak jak mówisz, od lat 70., czyli następowała ewolucja też myślenia o pszczelarstwie. W międzyczasie, po drugie to jest kwestia całego świata, więc niekoniecznie tak, ale moim wprost odnosić do nas. Znaczy, bo moim zdaniem warto to odnosić do nas, gdyż według mojej opinii ten postulat nie jest realizowany, może się ze mną nie zgodzić. I według mnie nie zgodzę się tak zupełnie, bo po części jest realizowany. Nie będziemy dyskutować. Co najwyżej. Nie będziemy na procenty dyskutować. No, nie będziemy dyskutować na procenty, więc ja się częściowo z tobą nie zgadzam. Rozumiem. Jestem w stanie bronić swojej pozycji i prawdopodobnie w którymś z kolejnych odcinków będę to robił. Już bardzo przegadujemy ten odcinek, a mamy jeszcze dwa kodeksy. Dobrze, przechodzimy do następnego. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Naprawdę? Jesteśmy? Bateria jeszcze wytrzymała? Piotrze, naprawdę nie mogę się nadziwić, że polemizujesz z tym, że nadal nie ma w Polsce takiego nacisku głównie na ilość uli, skoro w zeszłym roku według stanu pszczelarstwa w Polsce wydanego przez Instytut Ogrodnictwa przybyło 6,5% nowych pszczelarzy i zaraz ci powiem, ile nowych rodzin pszczelich. Niecałe 8%. Oficjalnie tylko zgłoszonych lekko ponad 170 tysięcy. Cały czas od kilkunastu lat jest... Czekam na oficjalne statystyki. No to są oficjalne statystyki. To mówisz tylko o ilości, że tyle przybyło, ale to z tego jeszcze nie zupełnie wszystko wynika. Ale... Nie rozumiem. Bo baterie nam się skończą. Jak będziemy dyskutować teraz, jedźmy z programem. Proszę. Mamy audio? Tak. Mamy audio. Tak, ja to nagrywam, bo uważam, że to jest ważne. Będziesz miał to nagrane. Następny w kolejności omawiania to jest kodeks Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt i nie będziemy go już omawiać szczegółowo, bo wszystkie następne kodeksy też podejmują w końcu ten sam temat i podejmują go w podobny sposób. To, na co ty zwróciłeś uwagę, w kodeksie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, tam gdzie jest mowa o dobrostanie, tam nie ma w ogóle pszczół, bo w tym kodeksie skupiają się na kręgowcach, jeżeli chodzi o kwestie dobrostanu. Tak, i teraz uważasz, że nie starczy nam czasu, ale można by tu podjąć bardzo ciekawą dyskusję, czy to dobrze, czy źle. Można by podjąć. I teraz tak,
Oni wyszli z takiego założenia, że chodzi o wprowadzenie zaleceń dla weterynarii w kwestii zdrowia publicznego. A właśnie weterynaria zajmuje się pszczelarstwem, więc w kwestii zdrowia publicznego należało też skodyfikować te postulaty. Bardzo przykładają dużą wagę w tym kodeksie, po pierwsze na rejestrację pasiek, po drugie na opiekę weterynaryjną nad pasiekami, wszystkimi pojedynczymi. Wracają do tematu, o którym mówiliśmy przy pierwszym kodeksie, żeby wprowadzić instytucję pszczelarza, inspektora i opisują też sposoby zatwierdzania pasiek hodowlanych dla handlu eksportowego. Zostańmy z tym. Aha, też mówią o dezynfekcji i dezynsekcji, o tym, w jaki sposób powinna być prowadzona produkcja w sensie higienicznym. No i jeżeli chodzi o choroby, to tutaj już pszczelarstwa nie unikają i też zalecenia dotyczące postępowania w przypadkach chorób się pojawiły. I to są te zalecenia, które jeszcze u nas funkcjonują i funkcjonowały do niedawna, czyli ścisła opieka weterynaryjna nad chorymi rodzinami. I właściwie to są najważniejsze rzeczy, o których chciałem powiedzieć w kontekście tego właśnie kodeksu, czyli kodeks zdrowia zwierząt lądowych, bo tak się to nazywa. Tak. Ponieważ ma on spore przełożenie na to, o czym powiemy w ostatnim punkcie, już ostatnim, czyli kodeksie. Ostatnim kodeksie, słuchajcie, który jest dopiero co się tworzy, ma być ukończony w 2026 roku. Jest to kodeks, który będzie wynikiem 4-letniego projektu BeTenet. Ale poczekaj chwilkę, zmienię baterię, bo zagadaliśmy bardzo dużo. No i ostatni kodeks, który właściwie cały czas się tworzy, dlatego że jego projekt rozpoczął się w 2022 roku i zakończy się dopiero w 2026. Według jednej biorą udział również w nim Polacy, a konkretnie Instytut Ogrodnictwa, w tym profesorka Małgorzata Bieńkowska. I według przynajmniej profesorki są to, dokładnie cytuję, najlepsze praktyki dostępne dla wszystkich europejskich pszczelarzy. Zaletą kodeksu jest to, że jest dostępny oczywiście otwarto źródłowo na stronie internetowej i jest poszeregowany w podstrony dotyczące konkretnych postulatów i one są w odróżnieniu od tych innych kodeksów, które omawialiśmy, podane w pigułce. Więc ja jeszcze w kwestii tylko ogólnej, zanim przejdziesz do omawiania, to powiem, że w pszczelarstwie był artykuł Małgorzaty Bieńkowskiej, Aleksandry Split i Jacka Jachuły. Jacek Jachuła zresztą też nas reprezentował podczas inauguracji działań tego, tworzenia tego kodeksu. I każdy z pszczelarzy może go sobie już teraz znaleźć, otworzyć stronę internetową i przejrzeć te rzeczy, które dotyczą Polski, bo projekt jest europejski. Każdy z krajów ma swój zestaw zaleceń. Nie wszystkie zalecenia nie dla każdego kraju są takie same, chociaż są budowane wspólnie. Tak, projekt jest finansowany przez Unię Europejską i na pewno dużo tam się też pojawiło postulatów właśnie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Słuchajcie, no to wejdźcie sobie na stronę www.bthenet.com. .eu i tam wejdźcie sobie, poszukajcie sobie Polski. Na razie jest 13 postron dotyczących Polski i przelecimy je po kolei. Unikanie ekspozycji na zanieczyszczenia. No, coś o
Jest kłopot z siecią? Tak. Także małe stop, sorry. Albo ja tu w miarę szybko znajdę, a ty się w międzyczasie podłączysz i jeśli mi się uda... No więc tak, otoczenie, w którym umieścimy pasiekę, wpłynie w istotnym stopniu na dobrostan pszczół. Właściwie wybrane miejsce powinno zapewnić rodzinom prawidłowy rozwój. Przed założeniem pasieki, zakupem pszczół, trzeba dysponować odpowiednim terenem na pasieczysko. I dalej mamy już konkretne zalecenia. Na pasieczysko wybierz teren suchy, równy, usytuowany w znacznej odległości od upraw roślin wymagających integrowanej ochrony uwzględniającej użycie pestycydów i herbicydów, dróg komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu samochodowego, centrów dużych miast, ośrodków przemysłowych, dużych, hałaśliwych i zadymionych fabryk, cukrowni i wytwórni słodyczy, a także dużych zbiorników wodnych. To mamy jedną z tych 13 obecnie pod stron zacytowaną w tym momencie w całości. Tak. Następna. Zakładanie pasieki na obszarze dostępnym dla pojazdów. No myślę, że to nawet nie wymaga komentarza, jest dość proste, prawda? Tak jest. Pielęgnacja pasieczyska. Wchodzimy sobie i co widzimy? Posiej trawę. Przed wylotami ziemia powinna być wysypana piaskiem lub wyłożona papą dekarską. Przyznam, że troszeczkę mnie zadziwiły te postulaty. Mogą to być również płyty betonowe. Trzeba jednak pamiętać, że szybko się nagrzewają. Ale też zrębki drzewne, żwir, cokolwiek co... Bezwzględnie kość trawy przed wylotami i odtwarzaj pasieczysko. Bezwzględnie. Mhm. Następny temat. Unikanie obszarów ze znaczną ilością roślin alergizujących lub toksycznych. No. Chodzi o to, żeby nie znalazły się te pożytki w miodzie. Mhm. Albo żeby zapewnić też bezpieczeństwo pszczelarzowi, bo jeżeli tu chyba barszcz sosnowskiego jest akurat na ilustracji... I może to poparzyć pszczelarza, który będzie wykonywał. Nie, dokładnie. Chodzi o rośliny, jeżeli jakaś roślina dominuje w danym środowisku w promieniu 3 km, to może stanowić duży udział po prostu te miodu. I oni nawet podają, co mnie zadziwiło, bylicę pospolitą. Mhm. Na terenie Polski. Artemisia vulgaris. No dobra, dalej mamy unikanie terenów narażonych na wysoką wilgotność i wiatr. Tak. Chodzi o to, żeby nie, z tego co pamiętam, żeby pasieki nie umiejscawiać na przykład w różnego rodzaju dolinkach, kotlinach, gdzie osadza się mgła na przykład i wiele godzin jeszcze utrzymuje się. Nie sprzyja to dobrostanowi rodzin pszczelich. Ale też chodzi o możliwość wjazdu pojazdami, bo oni niektóre elementy podłączają pod kilka punktów, więc... Tak, no i oczywiście wiatr powoduje, ule powinny być, jeśli są wystawione na takim terenie wiecznym, to powinny być osłonięte. Silny wiatr powoduje utrudniony powrót do ula pszczół. Może nawet uniemożliwić loty godowe matek i trutni. No, kolejnym punktem jest zapewnienie obecności drzew lub innych barier w celu stworzenia ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Podobny temat do poprzedniego. Zachowanie bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkalnych. To jest jasne. To jest jasne. I zachowanie odpowiedniej odległości od innych pasiek. Tu mamy kwestię ochrony... Przed nadmierną konkurencją. Zdrowia pszczół, przed nadmierną konkurencją. I pozwolę sobie tutaj zacytować. To są, pamiętajmy, dla Polski konkretnie zalecenia. W dobrych warunkach pożytkowych nie stawia więcej niż 50 rodzin pszczeli w jednym miejscu. Uwzględnij liczbę pni sąsiadów. W średnich 20-30 pni, a w złych 15-20 pni tylko na jednej pasiece powinno się znaleźć. Tak na jednym kilometrze kwadratowym nie powinno znajdować się więcej niż 6-7 rodzin pszczelich. I jak wejdziemy sobie w stan właśnie aktualnego pszczelarstwa, to zobaczymy, że na większości obszarów Polski jest to przekroczone. Może powiem, że jeżeli wy to wszystko wiecie, to to jest też świetny materiał dla kogoś, kto jeszcze tego nie wie i kto chce zacząć swoją przygodę z pszczołami. A nie potrafi sobie tego wszystkiego przecież z książek wyszukać, bo to jest wiedza stosunkowo świeża. Posiadanie wystarczającej ilości miejsca do magazynowania sprzętu i narzędzi pracy.
czyli jakieś miejsce na pracownię. Zapobieganie kradzieżom rodzin pszczelich. Zapobieganie kradzieżom rodzin pszczelich, tak jest. Czyli chodzi zastosuj tradycyjne zabezpieczenia, ale też ogrodzenie. Tabliczki informacyjno-ostrzegawcze. Tabliczki. Rzeczywiście fotopułapki z GPS i GSM. To jest dość duży artykuł. Tak. Większy niż poprzednie, w jaki sposób można się zabezpieczać. I zostawimy wam to chyba do przeczytania. Utrzymywanie odpowiedniej ilości rodzin pszczelich. To się trochę wiąże z tym punktem zachowywania odpowiedniej odległości od innych pasiek. Jest tu dość ważny punkt, który chciałem zacytować. Z mojego punktu widzenia przy podejmowaniu decyzji o wielkości pasieki należy brać pod uwagę typ pasieki, jaką chcemy prowadzić. Pasieka amatorska, czyli w naszej nomenklaturze hobbystyczna, prowadzona jest wyłącznie dla przyjemności i zlokalizowana najczęściej w ogródku przydomowym lub na działce rekreacyjnej. Wydaje mi się, że jednak w Polsce się tak często nazywa półzawodowstwo, dlatego że pasieka profesjonalna, z kolei prowadzona przez pszczelarzy zawodowych, stanowi ich główne źródło utrzymania. Czyli tak jest. Jest tu podział trochę zbyt dualistyczny, dlatego zbyt binarny, bo nie ma po prostu nie ma ujętych osób. Ogniwa. Dokładnie. Mhm. Jak na przykład ciebie, dla których jest to dodatkowe zajęcie, jednak tak. No, trudno cię istotne, tylko do przydomowego pszczelarza zakwalifikować. Ale tak, no nie jestem pszczelarzem przydomowym. Prowadzi. W dobrych warunkach pożytkowych nie stawiaj więcej niż 50 rodzin pszczelich w jednym miejscu. Uwzględnij liczbę pni sąsiadów. Na jednym kilometrze to już było, ale powtórzę, bo jest powtórzone. Nie powinno być więcej niż 6-7 rodzin pszczelich. Pasieki liczące 15-20 pni powinny być od siebie oddalone o co najmniej 2 km. Pasieki zawodowe. Stopień duże mają nawet ponad 300 rodzin pszczelich. No, są i większe. Kolejny punkt to prawidłowe ustawienie uli, czyli wracamy do tak naprawdę informacji bardziej dla osób początkujących. Ale dosyć ważne to jest, bo podałem konkretną liczbę. Nawet na pasiekach zawodowych, jaką nie powinno, podają liczbę, jaka nie powinna być przekraczana uli stojących w rzędzie. Mówię o tym konflikcie, że z jednej strony jest to korzystne dla pszczelarza, żeby sobie ustawić po prostu obok siebie w rzędzie, ale jest to, jeśli chodzi o błądzenie pszczół, jest to ewidentnie niekorzystne z ich punktu widzenia i de facto trochę też pszczelarza. No. Ale mówią o czymś, o czym początkujący pszczelarz może zapomnieć, że przed wylotkiem powinna być półtora lub nawet dwumetrowa wolna przestrzeń. Osobiście bym powiedział, że 3 metry nie zawadzi. 3-4-metrowe odstępy, Piotrze. Tak, ale to między rzędami, bo tutaj jest tak, przed każdym ulem powinna znaleźć się również półtora do dwumetrowej metrowej. Ustawiaj je w rzędy lub szachownice, zachowując 3-4-metrowe odstępy między ulami. Też tu jest, tak. Tak. I między rzędami. Zwracam też uwagę, że jeżeli stoją w rzędach, to warto postawić jakieś ograniczniki typu na przykład albo posadzić jakieś małe krzaki, albo też pomalować ulę na różny kolor. I czy to już jest ostatni punkt? Nie, jeszcze są wędrówki. Sezonowe przemieszczanie pasiek, pasieki wędrowne. Też są zalecenia, żeby wykorzystywać bazę pożytkową w danej okolicy, ale nie narażać pszczół na braki. Niezbędnym warunkiem przy wyborze jest zapewnienie źródła czystej wody, nieodzownej do pojenia pszczół i mycia rąk. Zapoznaj się... Przygotuj miejsce na pasieczysko wędrowne wcześniej. Rozstaw, no to jest nawiązujący do poprzedniego, rozstaw ule tak, aby zapobiegać błądzeniu pszczół, chociaż fajnie, że to podkreślili, bo często pszczelarz wędrowny zdaje się, że przywozi pszczoły nocą, już tak. Jest zmęczony i może mu się nie chcieć tego robić, prawda? A jest tu też informacja o tym, że na przykład rzepak gorczyca to jest 4 do 5 uli na hektar, gryka to 2 do 3 uli na hektar, facelia 3 do 5 uli na hektar, koniczyna czerwona 5 do 6 uli na hektar. To też trzeba brać pod uwagę przy wędrówkach, żeby i tam na tych pożytkach oddalonych nie powodować przepszczelenia. 10-20 minut po rozładunku, dopiero wtedy otwieraj wyloty. Do uli, w których pszczoły nie wychodzą lub wytaczają się mokre, umazane miodem, a z wylotu bucha gorące powietrze, należy natychmiast zajrzeć. Oj tak, popełniłem kiedyś ten błąd i wiem, czym on się kończy. Śmiercią rodzin pszczeli? Tak. Bezwzględną.
To przykre. I tak nie dało się, zaparzenie. Czyli co? Bo oni mówią, że natychmiast zajrzy, czyli moim zdaniem trochę mogą sugerować, że da się coś zrobić. Gdyby no bo... rozebrać gniazdo, nie wiem w jaki sposób mogłoby się to udać. U mnie wtedy dwie rodziny zginęły i ja nie znalazłem żadnego sposobu. Ale to jest z powodu nadmiernego negatywnego stresu, tak? Tak sądzę. Tak sądzę. Wzrost temperatury, który spowodował taką, takie pobudzenie rodzin, które spowodowało wzrost temperatury, które spowodowało spłynięcie ramek z miodem i ze wszystkim. No cóż. Czegoś tu nie dopilnowałem i ja wiem nawet czego już teraz. Może jakieś krótkie podsumowanie. Zdajemy sobie sprawę, że jest to odcinek dość wymagający, bo wyszedł nam długi. Z drugiej strony no jest ewidentnie dedykowany pszczelarzom. Wiemy, że część z was nas po prostu słucha, więc możecie być tym zainteresowani, żeby po prostu takie pogłębione informacje się dowiedzieć. Czy jakieś, Piotrze, masz refleksje na ten temat? Tak, że jeżeli ktoś uważa, że to jest za długo, to żeby nam wybaczył tym razem. Nie, chodziło mi konkretnie o te kodeksy. No, bo ja osobiście wydaje mi się, że można by troszeczkę popracować nad ich bardziej skutecznym wprowadzaniem. Czy to na poziomie instytucjonalnym, czy to na odgórnym władzy, czy to na poziomie oddolnym. To ja mam nadzieję do tego ostatniego kodeksu, który będzie być może gotowy za 2 lata, albo może trochę dłużej, bo może się pojawić poślizg, który będzie zawierał jeszcze materiały audiowizualne. Tam będą jeszcze filmy. Nie tylko właśnie takie suche artykuły, więc będzie można to traktować jako szybkie kompendium wiedzy pszczelarskiej, które nie da wiedzy, ale da zorientowanie się w sposobie prowadzenia paśmy. Tak, Piotrze, tylko że zauważ, że jeżeli pojawią się po prostu filmiki, które będą wstawione na stronie internetowej, a będzie mało to promowane, to pytanie, ile osób pierwsze to przejrzy, a po drugie weźmie sobie to do serca. Moim zdaniem można by troszeczkę tutaj popracować nad komunikacją. No masz rację. Łącznie z wizytami po prostu w kołach nawet. No dlaczego nie? Skoro są na to pieniądze przeznaczone. Znaczy mogłyby być, nie wiem czy są na to konkretnie przeznaczone, ale w projektach mogłyby być. Jeżeli tym się zainteresuje więcej osób, które w ogóle propagują pszczelarstwo i włączą to do swoich prelekcji, no to tym bardziej, nie? No tak. No. Polecamy się na przyszłość. I zapraszamy Was na odcinek 21. Oczko.